Cześć wszystkim. Dzisiaj chciałem nagrać dla Was pewien poradnik i tych poradników niestety jest mało na polskim internecie, na polskim YouTubie. Poradnik z tego, jak maksymalnie wykorzystać tak zwane grindowanie, czy po angielsku herd management, czyli zarządzanie stadem. Będziemy to robić, żebyśmy nauczyli się, jak wygenerować sobie, wyhodować sobie jak najwięcej diamentów na mapie, również tych wszystkich rzadkich odmian sierści, czy tam umaszczenia, no i oczywiście Great One'y. Od razu przepraszam na starcie za jakość tego nagrania. Nie jestem YouTuberem, pewnie nigdy nie będę. Ale najpierw chciałem Wam pokazać, jak moja mapa mniej więcej wygląda. Jak widzicie, tutaj mam chyba po polsku, to jest łaciatek, tak? Piebald. Tu sobie siedzi dziewiąteczka. Generalnie na całej mojej mapie, jakbyśmy tak pobiegali po wszystkich strefach wodopoju, mam na chwilę obecną chyba 11 dziewiątek, 5 rzadkich kolorów, no jednego Great One'a, jest godzina 9. Nie wszystkie szlachcice dotarły już na wodopój, bo mam nadzieję, że od jutra po nowym update'cie to zmienią, ale na niektórych strefach wyobraźcie sobie, że przychodzą do mnie zwierzaki na 15 minut przed końcem strefy i czekajcie. Tu zobaczcie, przykładowe jeziorko, tak? Tu mam dziewiątkę. Tutaj stado z Great One'em. Mam nadzieję, że zaraz przyjdzie. Na razie jego tutaj nie ma. I tutaj kolejne. I kolejna dziewiątka. Zobaczcie, nad jednym jeziorem mam dwie dziewiątki i jednego Great One'a. Zobaczcie też na potencjalny wynik. Aż do 311. Nie wiem, jak te punkty się nazywają po polsku. Nieistotne. No dobrze. I teraz po kolei. Jak to wszystko należy robić? Przede wszystkim trzeba wiedzieć, o której pije szlachcic. No w naszym wypadku nie obchodzi mnie nic poniżej godziny 9, bo one po prostu jeszcze nie docierają nad jeziora. I jak to należy zrobić? Przede wszystkim musimy znać cztery pewniki. Więc tak, to czy Wam się pojawi, dajmy na to, albinos, jest zupełnie losowe, nie zależy to od gatunku zwierzęcia, gatunku płci zwierzęcia, ani od jego rozmiaru, jakie postrzeliliście poprzednio, bo zasada jest taka, że każde zwierzę wraca na mapę, czyli najpewniej każde zwierzę. To jak macie na mapie, przypuśćmy, 200 szlachciców, no to wybijecie 5, to po chwili znowu musi ich być 200. I teraz pierwsza zasada jest taka, że umaszczenie jest losowe. Druga zasada jest taka, że niezależnie od poziomu tych wszystkich szlachciców, które odstrzelimy, nie ma to wpływu na to, kiedy nam się wygeneruje Great One. Great One oraz te wszystkie odmiany sierści, one tylko zależą od tego, ile Wam się uda zwierząt wybić, czyli po prostu musimy strzelać jak najczęściej i żeby tych zwierząt, oczywiście samców, jak najwięcej padało, ponieważ każdy samiec wraca jako samiec, a każda samica jako samica. I teraz ten mój grind jest poświęcony temu, żeby generować jak największe zwierzęta. Raz jeszcze nie ma to wpływu na przykład na Great One'a, ale ma to wpływ na te dziewiątki, które się wszędzie pojawiają, no bo mogę Wam pokazać na przykład gdzie. Skoczmy sobie tutaj nad to jeziorko. I nad tym jeziorkiem mam obecnie, nad rzeczką, mam tutaj obecnie aż 3 dziewiątki. I pokażę Wam, jak to wygląda. I zaraz już przejdę do rzeczy, jak to należy robić. Od razu Wam powiem, że jest to moja metoda, którą gdzieś tam opanowałem, przyglądając się, jak robi to iBuy Premiums. To jest koleś, który ostatnio mówił, że przez 13 dni zrespił 7 Great One'ów. No i popatrzcie, no moje przykładowe jeziorko wygląda tak. Tutaj mamy 7, tutaj mamy 9. Znowu powiedziałem jeziorko, nie? I to jest chyba 7. Czekajcie, 9, 7, 9. Jesteśmy w tej strefie, patrzymy na tę strefę, a przejdę, usiądę bezpośrednio na tej strefie, spłoszę wszystkie jelenie, to nieistotne. I zobaczycie, co mam na drugim końcu jeziorka, tak? Jeziorka, dobra, na kolejnej strefie patrzcie. Tu sobie idą nasze dziewiątki, uciekają przed nami, dla nas jest to nieistotne. Tam w oddali mamy, o patrzcie, dziewiątka, piebald. I generalnie wszystkie moje strefy, które, do których strzelam, mają tylko rzadkie albo wielkie. I zobaczmy może, czy ten Great One się pojawił. Nie ukrywam, że jest to mój pierwszy Great One, ale tak jak Wam mówią ludzie, że to zajmuje nieraz setki czy tysiące osobników, żeby Wam się zrespił Great One. Tak, jest to prawda, natomiast można to przyspieszyć i już zaraz przejdę do metody, tylko chcę sam z ciekawości zobaczyć, czy ten Great One tutaj już przybył. No nie ma.
Tak jak mówiłem, jest godzina 9:20, strefa wodopoju jest do 10, a ich jeszcze nie ma. Mają to usprawnić, głęboko w to wierzę. No ale dobra, do rzeczy. Najważniejsze założenie całego grindu polega na tym, że przypuśćmy, twórcy gry uznali, że średni poziom jelenia na mapie całej ma być 5, tak? Czyli będzie wiele jedynek, szczególnie samice, i będzie kilka tylko osobników, bo tych jedynek jest, jak wiecie, pełno. I będzie tylko kilka osobników, które przekraczają tam poziom, są od 6 do 9. I naszym założeniem jest to, żebyśmy odstrzeliwali jak największe zwierzęta, bo siłą rzeczy, jak na przykład odstrzelimy, dajmy na to, 4 ósemki w jednym biegu, no to mamy potem dużą szansę na to, że jedna z nich się zrespi jako 9, pozostałe, dajmy na to, jako 2 7 i 6. Oczywiście nie jest to precyzyjnie 1 do 1, że za każdym razem będzie generowany ten sam poziom zwierząt, ale jest to ogólnie, dajmy na to, no może się to mylić, no, że zastrzelimy 8, to raz nam się pojawi 6. Nieważne, rozumiecie całą tendencję. I czemu o tym mówię? No bo jeżeli na przykład pójdziemy sobie tutaj, gdzie jest to moja strefa, z której poluję, natomiast teraz chcę wam pokazać jezioro całkowicie wokół. I wielu ludzi na polskim też YouTubie, czy w stałym community, mówi, żeby strzelać od 5 wzwyż. Zaraz wam pokażę, że to jest nie do końca prawda. Bo jeżeli my spojrzymy sobie na przykładowe jezioro, tu mam 5, tu mam 5, 5, 5, 5, 3, 5. Widzicie? Same 4 i 5. Jaki z tego wniosek? Do takich zwierząt nie strzelamy, no bo one mogą nam się zamienić na 5, 4, rzadko kiedy na 7 i tak dalej. Waszym celem jest poświęcenie całej mapy na jeziora dwóch typów. Nazwijmy jezioro A i B. Jezioro A jest to takie jezioro, gdzie możecie, tak jak na przykład widzicie u mnie, postawić sobie namiot na jednej strefie wodopoju i na drugiej strefie wodopoju. I co z tego wynika, że jeżeli ja się tepnę tutaj do tego namiociku, no to zwierzęta, dajmy na to, że na ich głowie stoi mój namiot, one się tam nie zrespią. One jeszcze się nie wygenerują, dopiero będę widział to stado. Po czym strzelam sobie do zwierzątek stąd, tak jak mówiłem, poziom 6 i wyżej, teleportuję się tam, zbieram martwe zwierzę, no i odwracam się, strzelam do drugiego namiotu, tu zwierzę padnie i je podnoszę. I od razu mówię, że nie trzeba podnosić wszystkich zwierząt, bo to nam tylko spowalnia polowanie. Ważne jest to, żeby zabijać ich jak najwięcej i żeby one miały wysoki poziom. Ja mam taką zasadę, że skaczę po tych wszystkich strefach. Tu, gdzie widzicie, gdzie ja mam namioty, to jest tam, gdzie strzelam. Nie strzelam w żadnym innym już miejscu. I moim zadaniem jest jak najszybciej przelecieć moje strefy, zebrać 3 zwierzątka, żeby mi się zwróciło i za nocleg, i za amunicję, i ewentualnie zbieram trofea. I teraz, żebyście się nie zdziwili, ja na przykład głównie strzelam z Magnuma. I dlaczego tak robię? Ponieważ jeżeli ja podnoszę tylko 3 zwierzaki i dajmy na to, jest to 7, 8, 6, no to nie chce mi się stać i czekać, aż zwierzę mi się dobrze odwróci, żebym mógł ładnie trafić w płucka albo w serce z zarzy, to po prostu posyłam kulę nawet w tyłek i wiem, że prędzej czy później to zwierzę padnie. I pokażę wam na przykład, jak to działa. Weźmy... Mam teraz taki kłopot, że już mi się za dużo zwierząt nie pojawia, dlatego że mam za dużą populację. Mam na każdym wodopoju mam te 9, a siłą rzeczy, jak mam pełno 9, no to zawyżam poziom moich zwierząt, więc generuje mi więcej małych osobników, więc po prostu muszę te 9 odstrzelić, ale czekałem na to z tym filmem, żeby wam pokazać, jak to wygląda. I okej. Okay. Ustawienia grafiki mam najniższe, jakie się da, bo mój komputer by tego nie udźwignął. No zobaczcie, mam jakąś strefę, gdzie strzelam, jak widzicie, od razu tam jest 9 i szukam osobników, które mają 7 poziom, tak, albo więcej. Okazuje się, że ich tutaj nie ma, oczywiście mam same 5 i mówiłem o jeziorze A i B, dlatego że jeziora A są te, gdzie będę polował cały czas, a jeziora B to są moje jeziora pomocnicze, gdzie po prostu tak długo strzelam do samców, aż największy samiec w stadzie będzie miał 5.
bo to wtedy sprawia, że przy każdym kolejnym, nazwijmy to, okrążeniu, które robi po swoich strefach, wszystkie nowe osobniki będą miały z reguły 6 albo wyżej, tak? No więc na przykład przenieśmy się tutaj, powiem wam, pokażę wam, odstrzelimy sobie jakiegoś tutaj, mam 2 albinosy nad tym jeziorem, pokażę wam szybko, jak to działa. Coś mi się długo wczytuje, pewnie dlatego, że OBS działa. Wiem, że będziecie na mnie źli za jakość i dźwięku, i nagrania, ale mam nadzieję, że filmik będzie jak najbardziej pomocny. Zobaczcie, to jest takie jezioro, gdzie wyhodowałem sobie 8 albinosa. Tutaj mam jakiegoś mniejszego. No to strzelmy do tej 8. Jeżeli jest ładnie ustawiona, strzelam z zarzy. Tak? Jest ładnie ustawiona, zobaczymy. Czy trafiłem? Oj, czekajcie. Nie trafiłem ładnie. Trudno. Jeżeli nie trafiłem, to ten albinosik i tak gdzieś padnie. I dlatego, jak widzicie, strzelam po prostu z magnuma, bo niezależnie w co traficie, zwierzę i tak prędzej czy później padnie. No ale tak to jest. Mój debiut na wizji, oczywiście zniszczyłem strzał. I zobaczcie, teleportuję się tutaj, gdzie go trafiłem. Uważę na ambonę i spoglądam na namiot, z którego oddałem strzał. Tam też jest strefa. No i szukamy. Jest zwierzę 6 poziomu. Nadaje się jak najbardziej. Biorę magnuma. To już był na pewno lepszy strzał. Nawet nie patrzę, czy umrze. Ono na pewno umrze, więc teleportujemy się. No i jak widzicie, wychodzę sobie z namiotu. Pokonuję 3 metry. Szkoda mi tego albinoska. Byłby to mój największy, ale jestem przekonany, że zaraz dorwę kolejnego. Okej. Idę tutaj, jak zawsze z jednego namiotu strzelam, z drugiego zbieram i tak jak mówię, nie trzeba więcej niż 3. Tyle mi wystarczy, jeżeli wiadomo, jeżeli ktoś chce zarobić tutaj pieniądze, może tych zwierząt zbierać więcej, ale wtedy sobie tylko spowolni okrążenie. No oczywiście mam tutaj 9, patrzę czy jest cokolwiek, co zasługuje na strzał, nie ma, to właśnie to jest ten, o jest tam coś, co to jest? 7. Nawet gdybym chciał teraz z magnuma strzelić, to nie bardzo mam jak trafić, tak? Jest zwierzę zasłonięte, trudno mogę iść nad inne jezioro i do niego tutaj wrócić. I teraz chcę wam wyjaśnić bardzo, bardzo ważną rzecz. Ponieważ tego nigdzie nie ma, to wydaje mi się, że to jest mój pomysł, ale no sprawdźcie, w każdym razie powiem wam, jak ja to robię. Nad tymi wszystkimi strefami tutaj, od założenia powiedziałem sobie, nie lubię tutaj polować, ciężko mi się tu zbierało zwierzęta, więc po prostu to był, od samego startu były to moje jeziorka B. I co robiłem? Jak zacząłem rozstawiać namioty, to nad moimi, i teraz uwaga, skupcie się, bo przed chwilą mówiłem, że strzelam teraz do jak największych zwierząt, tak? Ale na początek było to odwrotnie. To jest moja strefa A, tutaj strzelałem tylko do zwierząt najmniejszych, do najmniejszych samców w stadzie, a na jeziorach pobocznych strzelałem do największych. Do czego to doprowadziło, że w którymś momencie się te zwierzęta jak gdyby wymieniły. Że na przykład 4 trafiona na moim jeziorze A, 7 na jeziorze B podmieniły się i już teraz miałem tutaj, dajmy na to, 1/4 kosztem dużego zwierzaka. I rozstawiałem sobie tu namiot, strzelałem w duże samce i dopiero w momencie, kiedy każdy samiec na jeziorze miał maksymalnie 5 poziom, dopiero wtedy brałem stąd namiot i szedłem szykować sobie inne jeziorko B, przy okazji strzelając na moich jeziorkach A, tak? Czyli na razie walicie na jeziorkach w A w najmniejsze zwierzęta, żeby z nich zrodziły się 6+, i odwrotnie walicie w największe zwierzęta na waszych jeziorkach B, jak na przykład tutaj, żeby wam się tam zrespiły potem, żeby się podmieniły, tak? No i w tej chwili mam taką sytuację, że po prostu już nie mam do czego strzelać, bo mam albo rzadkiego osobnika, z którym czekałem, żeby wam go pokazać, albo mam 9 i też chciałem wam na zakończenie powiedzieć Great One'a. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania do tego, powiem wam czasowo, żeby jak już sobie
ogarnąłem te jeziorka A i B, to teraz zajęło mi to między 10 a 15 godzin, żeby zrespić. O właśnie, mam Grade 1, tak? Czyli jeszcze raz, zobaczcie, jak moje jezioro wygląda. Tutaj mam bardzo śmieszną dziewiątkę z nietypowym porożem. Widzicie, z jednej strony ma olbrzymią miotłę, a z drugiej nie wiem. No i tutaj mam tego giganta, tak? Oczywiście ja zacznę do tych zwierząt teraz strzelać, żeby mieć jak gdyby nowy rzut wielkich osobników, bo teraz jak do czegokolwiek strzelę, to już mi się generują małe, bo po prostu diamenty czy dziewiątki za bardzo zawyżają poziom. Ok, czyli jeszcze raz. Na samym starcie organizujecie jeziora A i B. Na początek na jeziorach A strzelacie do szczeniaczków, a na jeziorach B strzelacie do dużych osobników, dopóki na jeziorze B nie zrespią się same piątki. I jak macie piątki, bierzecie namiot, idziecie robić inne jezioro B. I ja mam teraz tak, że nad każdym moim jeziorem B mam maksymalnie piątki i robię tylko rotacje po moich jeziorach. Widzicie, gdzie mam rozstawione namioty. To nieistotne, wy możecie wybrać sobie dwie dowolne inne strefy. Dwie dowolne inne strefy, ale pamiętajcie, stawiacie jeden namiot na jednej strefie, drugi na drugiej. Ten jest na tyle blisko tej strefy, że tu mi się zwierzęta nie renderują, jak się tam pojawia. Tak? I zobaczcie, że to mam wszędzie. Na dwóch strefach. Po prostu strzelacie stąd, włazicie na ambony, strzelacie z powrotem. To by było na tyle. Jak będziecie chcieli kiedyś widzieć jakiś filmik, na przykład jak odstrzeliwuję te dziewiątki czy Great One'a, dajcie znać. No chyba, że na przykład zrodzą się jakieś pytania, napiszecie mi coś, dajmy na to u Fixera, do kogo zaglądam, do Fixera i do Lofta na pewno. Jeżeli mnie tam o coś zapytacie na czacie, to albo wam udzielę tam odpowiedzi, albo po prostu nagram kolejny filmik, na którym być może będzie polowanie na Great One'a. Dlaczego go jeszcze nie zabiłem? Cały czas mówię zabiłem, nie upolowałem. Z prostego powodu, że u mnie każdy pierwszy diament dowolnego gatunku, no i tym bardziej Great One, muszą paść z łuku, więc zrobię niedługo na niego zasadzkę. A tak, to teraz jak już wam pokazałem te wszystkie triki, no to mogę śmiało powiedzieć, że biorę się za polowanie. Powodzenia!